Słabka Mikołaja na głowie, choinka, bombki i żółbek, ale w sercu proaborcyjne postulaty. To niestety niezwykle poważny problem polskiego życia publicznego, który dotyka także telewizji publicznej. O tym będę rozmawiał z prezesem Centrum Życia i Rodziny, Pawłem Ozdobą. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24 TV, Szczęść Boże. Witam, Szanowni Państwo, w programie Jaka jest Prawda? Dzisiaj moim gościem jest Pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Dzień dobry, Szczęść Boże. Dzień dobry, Szczęść Boże. Jak zwykle, szanowni państwo, na początku zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Gorąco o to zabiegam. Panie prezesie, Centrum Życia i Rodziny rozpoczęło niedawno akcję Święta bez pioruna, która skierowana jest w istocie do władz telewizji polskiej. No bo taki, mamy taki fenomen bardzo ponury, że zaproszono do udziału w kolędowaniu w telewizji publicznym takie artystki, które włączyły się wcześniej w te proaborcyjne Protesty. To można powiedzieć, chyba dosyć zaskakujące, że kolędować nam będą Polakom w telewizji narodowej takie osoby. To prawda. Bardzo nas oburzyło to, że w wieczór wigilijny Polacy będą chętnie z pewnością. Włączali odbiorniki telewizyjne, aby wysłuchać koncertu kolend. To stała się swego rodzaju już pewna nasza tradycja, i to jest miła i sympatyczna tradycja, natomiast pewien dysonans pojawia się w momencie, kiedy okazuje się, że wśród artystów wykonujących te kolendy i pastorałki, na chwałę pana Jezusa, przecież trzeba to podkreślić, pojawiają się również artyści, którzy kilka tygodni temu wyrazili bardzo mocno swoje wsparcie dla tak zwanego strajku kobiet. Wyrazili swoje wsparcie dla postulatów proaborcyjnych. Stoi to w zupełnej sprzeczności z sensem Bożego Narodzenia, z sensem tych świąt, i tym samym zdecydowaliśmy się jako Centrum Życia i Rodziny przygotować kampanię społeczną Święta Bez Piruna, tak aby po pierwsze wskazać, pokazać opinii publicznej, że w telewizji publicznej niestety pojawiają się artyści. Śpiewający kolendy i pastorałki na święta Bożego Narodzenia, którzy jednocześnie popierają proaborcyjne postulaty. Z drugiej strony apelujemy do władz telewizji polskiej, aby zwyczajnie wycofała się z emisji tych koncertów kolend, śpiewanych przez artystów wspierających strajk kobiet. Ufamy, że ta akcja, ta kampania, którą rozpoczęliśmy w sieci na stronie internetowej świętabezpioruna.pl, przyniesie Skutek yy, dwojaki. Po pierwsze, fragmenty na przykład tych koncertów, które, w których Występują wspomniani artyści, będą zlikwidowane, usunięte, wycięte po prostu z, z tej emisji. Po drugie, być może za jakiś czas w, przy kolejnej tego typu inicjatywie artyści zwyczajnie powstrzymają się i publicznie nie będą wyrażali poparcia dla tego typu inicjatyw. Więc cele są dwa. Ufamy, że oba zostaną zrealizowane. Ja mam takie dosyć niedobre wrażenie, ale poparte jednak konkretnymi, powiedziałbym, faktami, że w umysłach wielu Polaków to tym lewicowym nastawieniu to się bardzo dobrze łączy. Najpierw w oknach pioruny. Jakieś hasła poraboracyjne, a potem, gdy zaczął się adwent, no to już choinki, bombki, to nie wiem, czy to można ze sobą jakoś łączyć, ja chyba bym nie potrafił. Problem polega na tym, że dzisiejsze społeczeństwo, opinia publiczna, coraz częściej pojmuje święta Bożego Narodzenia jako wesoły czas, tak zwane winter holidays święta zimowe, które kompletnie nie mają związku z katolicyzmem, z narodzinami Pana Jezusa. To jest poważne zadanie dla nas wszystkich, abyśmy starali się może jeszcze nie odkłamywać Bożego Narodzenia, bo ono nie jest może zakłamane, ale już powoli przypominać, jaka jest realna geneza tych świąt, które co roku obchodzimy. No niestety, ja sam obserwuję. Chociażby na osiedlu, na którym mieszkam w Warszawie, wielu sąsiadów w oknach miało wywieszone pioruny w ostatnich tygodniach, a dziś to już coraz częściej są ładne bożonarodzeniowe gwiazdy, światełka, które tradycyjnie w tym okresie ludzie zawieszają w swoich oknach czy na balkonach. Tym samym choinki wystające prawda, ze mnie przez okna. No piękny widok, ale jednocześnie budzi się wielkie oburzenie wewnątrz, w środku mojej osoby, że ci ludzie nie zauważają, że. Te postawy się ze sobą zwyczajnie nie łączą. Nie można świętować katolickich świąt Bożego Narodzenia i jednocześnie popierać aborcję bez żadnego powodu. tak No limit. To jest pewne zjawisko, które coraz częściej występuje. Musimy o tym mówić, zwracać uwagę, tak aby być może przyszła jakaś chwila refleksji dla tych wszystkich osób, które z jednej strony świętują, a z drugiej strony wspierają strajk kobiet. Jedna z warszawskich kawiarni wypuściła, nawet jeżeli mogę użyć tego słowa, opłatki, które są, no właśnie, ozdobione czerwonymi piorunami. To już taka powiedziałbym chyba świadoma prowokacja, ale rzeczywiście jest często tak, że dla wielu to święta to już tylko Winter Holidays. Czy także dla telewizji polskiej to są w takim razie Winter Holidays, skoro zaprasza tam takie artystki? Na usprawiedliwienie telewizji polskiej chciałbym tylko zaznaczyć, że emisja, która została zaplanowana na Wigilię, jest to emisja koncertów z lat ubiegłych. Tym samym no, ci artyści faktycznie wcześniej być może nie wyrażali publicznie swoje, swojego poparcia dla. Postulatów aborcyjnych. Natomiast no, siłą rzeczy Telewizja Polska powinna postąpić roztropnie, i w momencie, kiedy no, już do tego przyznania się do, do poglądów proaborcyjnych nastąpiło, artyści poparli te, te postulaty, no to zwyczajnie takich artystów nie powinniśmy gościć na święta w naszych odbiornikach telewizyjnych. Święta bez pioruna to jest właśnie to hasło przewodnie tej kampanii, które pokazuje jakby na najważniejszy cel tych świąt. Święta katolickie, Boże Narodzenie nie powinno temu, temu świętu nie powinno towarzyszyć wspieranie kolędników spod znaku pioruna przecież nikt nie oczekiwał od tych artystów tego aby opowiedzieli się po którejkolwiek ze stron oni wykonują swój zawód profesjonalnie i tym samym jeśli nawet mają takie poglądy no to nie powinni tym Epatować. Te koncerty były realizowane w latach ubiegłych, m.in. w Kościele Świętej Teresy w Wilnie, tuż obok Kaplicy Matki Bożej między m.in. na Jasnej Górze, a także w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. To są bardzo ważne dla Polaków i katolików miejsca, i stamtąd płynie piękny śpiew, to oczywiste. Natomiast z drugiej strony stoi w zupełnej sprzeczności. Z poglądami katolickimi, ta postawa proaborcyjna, popieranie strajków kobiet. No, ufam, że refleksja nastąpi nie tylko po stronie telewizji polskiej, która zrezygnuje z emisji tych, tych utworów śpiewanych przez zwolenników aborcji, a z drugiej strony, oczywiście, artyści też pójdą po rozum do głowy i albo wycofają się zwyczajnie z tego wspierania strajku kobiet, albo przynajmniej chociaż w przyszłości. Zrezygnują z epatowania tymi poglądami. Ale jak rozumiem, uważa pan, czy uważa całe centrum życia i rodziny, że jeżeli do takiej zmiany nie dojdzie i ci artyści rzeczywiście będą teraz imitowani jako kolędnicy, to w głowach oglądających to Polaków może powstać takie wrażenie, że no to widocznie nic złego. Skoro niedawno na Instagramie widziałem, jak ta kukulska czy inna jakaś artystka popiera te starej kobiet, no a teraz śpiewa kolędy. No, z pewnością, oczywiście. O tym trzeba mówić publicznie, że e, no, te postawy się ze sobą nie łączą. To jest całkowite przeciwieństwo jednego i drugiego. E, musimy na to zwracać uwagę, bo przecież w przestrzeni publicznej o tym się nie mówi. Przychodzi czas Winter Holidays i wszyscy oczywiście wieszają bombki, choinki ubierają i zapominają o tym, jaki jest sens świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas Głębokiej refleksji nad własnym życiem, też nad własną wiarą, nad własnym postępowaniem na co dzień. No, 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 siłą rzeczy trzeba zwracać na to uwagę. Po to też jest ta akcja, żebyśmy mogli nie tylko pomyśleć o świętach Bożego Narodzenia w kontekście religijnym, ale także w kontekście społecznym i walki dobra ze złem, czy konfliktu wojny kulturowej, prawda, której jesteśmy świadkami, której efekty w ostatnim czasie, Widzieliśmy. To, co w TVP, to można powiedzieć jeszcze nic wobec tego, co dzieje się choćby w Warszawie. Rafał Trzaskowski wypuścił jakieś kartki Bożonarodzeniowe, na których jednak półksiężyc, gwiazdy, ale symboli katolickich nie ma w ogóle. To nie pierwszy raz, kiedy Warszawa, miasto stołeczne, podejmuje inicjatywy świąteczne, które myślą rzeczy ze świętami Bożego Narodzenia niewiele mają wspólnego. To kolejny raz, kiedy symbole katolickie nie znajdują się na tego rodzaju grafikach. Wypuszczonych przez miasto stołeczne Warszawę. Mało tego. W zeszłym roku pamiętam, że Rada Miasta. Warszawy nie odbyła spotkania świątecznego opłatkowego. Zostało takie tradycyjne spotkanie odwołane, zakazane, nie wiem jak to określić. Po prostu się nie odbyło, pomimo tego, że tradycja pokazywała, że radni warszawscy, pomimo tego, że z różnych obozów politycznych czy z różnych ugrupowań, potrafili sp wspólnie spotkać się na, na świątecznym spotkaniu. Mało tego, podzielić się opłatkiem, który przecież jest naszą polską, katolicką tradycją. W zeszłym roku tego spotkania nie było. W tym roku podejrzewam, że również nie będzie. Zastanę... No chyba, że, przepraszam, wykorzystają ten opłatek z piorunem. No chyba, że pojawi się ten opłatek z piorunem, a kto wie, być może ktoś wpadnie na genialny, w cudzysłowie pomysł i zorganizuje prowokacyjnie takie spotkanie wśród radnych i tym samym przyniesie opłatek z piorunem, tak, aby jeszcze wywołać większą prowokację i oburzenie. E, prawda, w, wśród radnych czy opinii publicznej takie pomysły myślę, że wielu z aktywistów e, ruchu feministycznego chodzą po głowach e, no i co, i trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest, że Rafał Trzaskowski Wczoraj czy przedwczoraj brał udział w święcie w Hanuce, tak? obchodził w jakiś sposób to święto, świętował publicznie. Natomiast z drugiej strony żadnych odwołań do katolickich świąt Bożego Narodzenia tutaj nie widzimy. Widzimy jedynie odwołanie do świąt laickich, Winter Holidays, zimowych świąt, które no mają za zadanie zastąpić katolickie Boże Narodzenie. Wcześniej w tym roku Rafał Trzaskowski, pytany w jednym z wywiadów o to, czy wierzy w Boga, powiedział, że owszem, ale w Boga Barucha Spinoza, a nie w Jezusa Chrystusa, więc rozumiem, że takie właśnie wierzenia niekatolickie, dzisiaj tylko jakieś takie quasi właśnie laickie, narzuca całej Warszawie, ale co w takim razie, jeszcze wracając do tego, z telewizją publiczną, już poza tylko teraz tą kwestią bożonarodzeniową, bo ja mam takie wrażenie, śledząc trochę biurcze, ale jednak działania telewizji publicznej, że problem niekatolickich treści, nie jest dużo głębsze. Są seriale, w których występują w pozytywnym świetle homoseksualiści, ludzie, którzy tam jakby konkretnie są po to, żeby podważać jakby jedyność normalnej rodziny. Są czasami organizowane jakieś koncerty Disco Polo, gdzie też różne obsceniczne treści są promowane. Czy w pańskiej ocenie tak powinna wyglądać telewizja publiczna, czy jednak, zwłaszcza biorąc pod uwagę kontekst tej wojny cywilizacyjnej, powinna jednak dużo ostrożniej podchodzić do tych spraw? Problem polega na tym, że dziś w tym świecie, w którym funkcjonujemy, a tak zwana kultura została zamieniona na antykulturę. Programy rozrywkowe czy też programy takie jak seriale popularne, które, które często są emitowane przez telewizję publiczną, oczywiście nie tylko, ale między innymi przez nią, są coraz częściej przepełnione antywartościami, są przepełnione wątkami, które oczywiście są podnoszone dzisiaj przez um, uczestników debaty publicznej. Jest to chociażby wątek aborcyjny, jest to zwiąt, wątek tzw. Związków partnerskich, małżeństw homoseksualnych. Pojawiają się te wątki, natomiast zaskakujące jest to, że w telewizji publicznej, która no, powinna wedle swojej misji realizować. Misję pozytywną, promującą wartości prawdziwe, promującą kulturę. Niestety pojawiają się wątki, które są no, de facto promujące pewien styl życia, na przykład styl homoseksualny, i to mało tego w, najpopularniejszym, w jednym z najpopularniejszych seriali. To jest raz. Druga sprawa, emitowane w tak zwanym prime time czyli w godzinach wieczornych, kiedy największa liczba osób ogląda te seriale, no i niestety ta postawa, która jest tam promowana, postawa chociażby homoseksualna, no nie powinna mieć miejsca, prawda? Raczej powinniśmy skupić się na tym, aby promować wartości, a nie antywartości. To jest pewien problem, być może jest to naleciałość poprzedniego yy, poprzedniej władzy w telewizji polskiej, nie no wiem tego. Od kilka lat jednak ta władza rządzi, więc w każdym razie no, powinniśmy jak najczęściej zwracać uwagę na te uchybienia, które mają miejsce u publicznego nadawcy, ale oczywiście też chwalić te inicjatywy dobre, bo takie też się pojawiają. Natomiast ważne, aby tych dobrych inicjatyw było o wiele, wiele więcej niż tych złych, a te złe w ogóle najlepiej, aby były wyrugowane. Z, z ramówki telewizji polskiej. No i takim elementem jest właśnie Akcja Święta Bez Pieruna. No, proszę jeszcze powiedzieć naszym widzom, jak można konkretnie się w tę akcję włączyć, ile osób już się w to włączyło. Akcja została poparta przez ponad 17 tysięcy 000... Osób w zaledwie kilka dni, więc petycja cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, internautów. Taki apel do władz telewizji polskiej można podpisać na stronie internetowej świętabezpiorona.pl. Tam jest przedstawiamy listę zespołów, twórców, którzy poparli strajk kobiet i jednocześnie zagrają na świątecznych koncertach. Wśród nich że wymienię tylko kilka. Zespół Pektus, zespół Blue Cafe, między innymi Ania Wyszkoni. To są ci artyści znani, często nawet lubiani, ale jednocześnie popierający strajk kobiet. Zamieściliśmy tam screeny z mediów społecznościowych, gdzie właśnie artyści wspomniani przeze mnie, nie tylko ci wspierali strajk kobiet. Więc udowadniamy, że rzeczywiście faktycznie do takiego wsparcia doszło. Zwracamy uwagę władz z Telewizji Polskiej w tej petycji, że taki problem się pojawił i apelujemy o rozwagę, odpowiedzialność przed opinią publiczną, przed słuchaczami i widzami i zwyczajnie usunięcie tych koncertów, aby no nie raziły tak, nas świętujących Boże Narodzenie tymi, tymi proaborcyjnymi poglądami. Takich gwiazdek na te święta nie chcemy. Ja tę petycję podpisałem i wszystkich Państwa zachęcam do tego samego, bo jeżeli pozwolimy, żeby przy tym natłoku wszystkich Netflixów, nie innych cywilizatorów śmierci, także media narodowe, te nieliczne polskie media, które mamy, też wchodziły w buty cywilizacji śmierci, no to już krótka droga do... Końca naszego systemu wartości, jedynego, jaki mamy katolickiego. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby podpisać tę akcję, włączyć się w akcję święta bez Pioruna, świętobezpioruna.pl. Można tam to odnaleźć i żeby wesprzeć naszą telewizję. Jak to robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Z Panem Bogiem.